Cześć, witajcie z tej strony DK, a to jest kolejny odcinek naszego Zagrajmy w Zeus Pan Olimpu. Na początek może zmienimy sobie szybkość gry, bo tutaj mamy, jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, jeszcze taki końcówkę epizodu, żeby jeszcze wyrobić 250 ludności, niecałe. I nie wiem skąd wziąć, znaczy może gdzieś wcisnąć trochę tych domków, żeby było tyle ludzi. Może zobaczmy, ile jest w jednej chacie takiej, co mogę mieć na maksymalnie. Chyba, że mógłbym zrobić tak, że runy bym importował. Runy. No mógłbym importować runę, tylko od kogo? Czekajcie, jeszcze może tutaj położyć jeżowce sobie zrobił, bo teraz będę musiał mieć bardzo dużo jedzenia. Bardzo, bardzo dużo. Eksport. Marwór, tak, ale jeszcze chciałbym importować runo. Sprzedaję runo. Tyrens. Ktoś jeszcze więcej? Tyrens, tylko Tyrens, tak. To musimy jeszcze zmieścić gdzieś ten port handlowy. Nie wiem, gdzie go zmieścimy, ale trzeba go zmieścić. Tutaj, tak. No tu będzie lepiej. Zrobimy tak, tak. Może jeszcze więcej połowę jeżowców sobie. Tutaj, tutaj wszędzie po prostu. Taka pan tyle połowę jeżowców, że nigdy tyle nie było nigdzie. Przynajmniej trochę mi bezrobocie spadnie, bo on też wysoki bardzo. Tam będzie chyba dostęp do drogi, tak mam nadzieję. Zrobimy tak. Zrobimy tak. Zrobimy tak może. Importuj na 24. Tylko jeszcze gdzieś pasuje magazyn strzelić. To będzie import. Jeszcze zdobądź runę. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Aha, jeszcze tutaj zróbmy sobie handlarz runami. Tylko dla tych gości. Chociaż nawet tutaj nie mogłoby być. Tu jest więcej ludzi, więc może dam sobie tutaj. Tam, gdzie jest mniej. Nie wiem, tak dużo to trzeba. Też nie wiem, mam nadzieję, że to wystarczy. Nie wiem, że dam tylko. Nie wiem, czy jeszcze ludzie nie mi pogodują, bo naprawdę trzeba bardzo dużo jedzenia. Nadwyżka jest nawet. Teraz potrzebuję marwór. Czyli okej. Okay. Ile ludzi? 75. Czy to wystarczy? Chyba tak. Zobaczmy. Zaraz mi się 2000. Tak, wystarczyło. I cenne towary, a Afrodyta uspokoiła Hefajstosa. Na razie. Podczas gdy ty zakładałeś nową kolonię, Herakles udał się do Troi, gdzie wyrwał księżniczkę Hesjonę z paszczy Krakena. Ale jak Hesjonę znalazła się w takim położeniu? Jej ojciec, król Laomedon, odmówił zapłaty obiecanej Apollowi i Posejdonowi za zbudowanie murów wokół Troi. Dlatego bogowie ukarali miasto, zsyłając na nie zarazę i potop. Jedynym sposobem na ocalenie było złożenie przez Laomedona w ofierze własnej córki. Posejdon i Apollo są wściekli na Heraklesa za ingerencję w ich sprawy. Doskonale także zdają sobie sprawę ze stosunków, jakie łączą cię z tym bohaterem. Kraken, uwielbiający ludzkie mięso, jest bardzo głodny. Centaury, które zawsze szukają nowych źródeł wina, wzięły pod uwagę twoje królestwo. Zbliżają się kłopoty. No nieźle. Dostępny jest pomnik kolonii, ale ja teraz mam, daję pauzę, bo mam chyba szybkość na 100%, tak? Daję sobie na 70%. Odrzućmy pauzę. I tak. Obroń miasto przed Kraken, niezabity. Nie wiem, kto Krakena zwalcza, tak powiem. Zobaczmy. Zakładka mitologia, potwory, Kraken. Perseusz. Perseusza nie wiem, czy jeszcze mieliśmy do czynienia, ale nie pamiętam, co on wymaga. Mam nadzieję, że nie wojsko, bo wojsko to jest najgorsze, co może być. Chyba nie wojsko. Nie mamy domku dostępnych.
Też wiecie, zawsze jak tam już tak. Nie lubię budować wojska, bo to jest trochę takie czasochłonne i trzeba zaplanować miejsce i tak dalej. Ale w ostateczności to można jakoś to zaplanować i w końcu można to zrobić. Okej, okay, co tu możemy zrobić? Świątynia dowolnego boga. To tak. Ateny czy Hermesa? Hermes co nam da? On nam da tylko takie coś, że jak ktoś będzie o coś prosił, to nam to może czasami nie zawsze nas wyręczy w tym, a Atena będzie dawała oliwki i. Oliwki i będzie bronić nas przed różnymi bogami. I to ja bym wolał Ateny jednak, wiecie co? Że jeśli znajdziesz ona będzie bardziej pomocna. Jeśli ci się nie uda. Płaci danina Lemnos 10 marnów co roku. Ale i tak będę eksportował, znaczy importował marnów, bo to jest trochę mało tego 10 marnów. Runo eksportuję do Cyme, dostępny z importu. Wszystko z importu, nic nie mogę prawie eksportować. Masakra. To muszę się utrzymać na runie i importować marmur, tak? Tu ja mam gdzieś to. Tak, tutaj mam. Tutaj mogę nawet sobie dać drugą hurtownię. Port handlowy. No tutaj. Spoko może być. No to źle. Będzie w porze. Wezmę sobie taką prostą drogę po prostu. Żywności też mam spoko, chyba. Mam nadzieję. Dla zero ludzi? O. Chyba nie. Tu jest jakiś tu problem, bo tutaj mamy full powietrze wieżowców, a tutaj tak samo już nie ma miejsca, gdzie to załadować. I tak, i importujmy to. Importujmy marmur. Tego marmuru potrzeba, ale czekajcie, no przecież. Aha, dobra. Eksport jeszcze to mogę eksportować do Lemnos, tak. Wiem tego runa, bo mam chyba sporo tego runa, to mi się wydaje. Więc jest dobrze. A mogę więcej zrobić. Trzeba postrzegać. No to nie będzie, nie potrzeba odciąć, no idealnie. Teraz się zrobi. Kazor potrzeba, jeszcze tam jeden potrzeba, ale jeszcze jeden bezrobotny, ale to gra chyba zaokrągla, także jak jest jeden. Tylko że właśnie tak jest, że jak jest jeden bezrobotny, to zaokrągla do zeru, że zero potrzeba, a jak jest jeden brakuje, no to okazuje, że brakuje. Pracuje, brakuje pracownika. To jest trochę taki specyficzny. Okej. Okay. Mam nadzieję, że pani rozkwita. Zobaczmy na to pewien. Pewnie jest sojusznik. O, sprzedaję marmur i brąz. Spoko. Kupuję równo winy. To też możemy eksportować od niego. Pracownia rzeźbiarska. A możemy ten? No, możemy. Bo jeszcze właśnie te będą potrzebne rzeźby i chyba będziemy musieli od nich eksportować, a drewno nie wiem skąd wezmę. Ktoś nam chyba będzie podarowywał, to mi się wydaje. Cymę sprzedaje rzeźby, drewno. Rzeźby też, a w sumie brąz też. Nie widziałem. Dobra, to nie będziemy miałem budować, ale... Szybko, szybko. Trzeba ratować. Koleś leci. Jak się spali, to będzie masakra. Czy to jest tyle runa, że wie? Więcej dowiesz się o człowieku po godzinie gry. To też jest właśnie bardzo dziwne. On tu sobie poszedł i zaraz będzie miał skądś kubek wody i powinien to ugasić. Tak ugasić cały magazyn w jednym kubelku. Zresztą z banki. Dobra. Malea rozkwita. Fajnie. Co on robi? Sprzedaje drewno brąz. Okej. Okay. Kupuję tam chyba pszenicę czy coś. Możemy dać sobie jeszcze jeden domek. Trzeba. Cztery kolesi. Mamy ten brąz. Też.
jak jesteśmy dostaniemy. Będzie trzeba więcej magazynów zbudować. Gdzie jest za dużo, za dużo. To jest za dużo, jak jest full wszystkiego. Ja nie mogę. 400 tego. Zbudujemy najwyżej jeszcze jeden ten. Domek myśliwski. Niech się cieszę. Może większa szybkość. Danina przesłana przez Lemnis. No nie. Jestem Hermes. Czci mnie. To, żem zrobił. Jak mi wysłano? Dobra, czekajcie. Za dużo tego. Wkrótce się złamie. No i to zacznę od guz krakena. I teraz wśród tych perseusza, co on będzie chciał. Mam nadzieję, że nic nie będzie wymagał jakiegoś takich cudów. Cudów i widów, gdzie nas tutaj jest. Okej, okay, mam nadzieję, że nie będzie szedł aż tak tutaj daleko. Tutaj nie będzie mi tego rozwalał. Daj mi sobie tutaj na przykład, żeby zdobyć marmur. I tu tak samo, zdobyć marmur. A tutaj zdobyć sobie drewno, brąz, rzeźby. I troszkę drewna tego też importujemy. 24? Mam nadzieję, że chyba tyle wystarczy. Dobra, i przybytek Perseusza. Gdzie go damy? Może tu? Nie potrzebuję ten? Aha! Patrzcie, świątynia dowolnego boga. Perseusz wymaga świątynia ku czci Tena, świątynia ku czci Hermes. No nieźle. No dobra, to sobie damy Altany Ateny. I Antwakwani będzie usytuowane, bo akurat tutaj już dalej nie mogę nic zrobić. Nawet akurat tutaj pokazuję palcem, ale puszczę sobie tutaj drogę i może tutaj sobie jeszcze dam dwie tych jeżowców powietrze, dwóch powietrze jeżowców, czy coś takiego. I może potem tam świątynię Hermesa gdzieś tutaj może się zmieści. No, powinien się zmieścić spokojnie. Czy tu, czy tam nawet dookoła Ateny tak samo. Dobra, ale więcej grania, mniej gadania. Pauza, stop. I sobie będą wywieźli ten, to wszystko. Można brąz też. Co się stało? No. Wiedziałem, Kraken przyszedł, to rozwalił. Portal do ceny. Może rzeźby, nie wiem, czy już brąz. Chyba brąz będzie lepiej, bo jedna rzeźba to jest 4 brązu, a tutaj wychodzi 420 za jedną rzeźbę, a to 640, czyli będzie lepiej brąz importować. I tutaj od razu te bezrobotne mocy. Zróbmy sobie od razu tych. Pocowne rzeźbiarskie. Znaczy nie, może ten lasek. Pracownie rzeźbiarskie tak na uboczu, żeby nikomu nie przeszkadzać. I mam armor już mam tyle, że mogę nawet świetnie anteny. Dajmy sobie od razu tutaj aha, nie zmieszczę, muszę zrobić tak. Zrobimy tak. Tutaj szybko. Akurat Perseusz nie jest taki bardzo wymagający, więc tylko, że teraz będziemy musieli z klasą trochę przystopować, żeby tyle tego nie kupować tak długo. Tylko i pauza, stop i niech się buduje. Żadni pracownicy, nie lepiej pracować. Jeżeli będziesz dzieje. Chcił, trochę jest będą mieli ułatwioną drogę do twojego miasta. Musimy się z klasą. No znowu mi zburzył, no ja nie mogę. Gdzie on jest w ogóle? Czy on to zburzył, czy co? No raczej on zburzył, no to inny. Przyjmij. Jaki troll, patrzcie. Tego nie ruszy? A to zawsze rozwala.
Super. Brąz, drewno. Tak. Jeżeli będziesz mieć chcił, kupcy będą mieli ułatwioną drogę do twojego miasta. No to on już pewnie idzie. W sumie trochę dziwne, że się nie boi ten handlarze tego krakena, bo on tam przelata. A oni tak sobie jeżdżą po prostu. O kurde. Zdobądź szybko marmur, znaczy zdobądź brąz. A, nie zdążę. Dobra. Ile już mam tej kasy? Trochę mało. Dobra, na razie nie będę w sumie ten... Bo trochę dalej zbuduję po prostu ten port handlowy, tu się zmieści. Zmieści się. Kurczę. Drzwi mi się zamknęły tam w tle. Musisz się słyszeć. 8 rzeźb. Czy się rzeźby robią, czy się nie robią? Brązu nie mam, a... Aha, okej. Okay. Drewno. Muszę ładunku drewno, czyli drewno jest tyle, jak trzeba. Jedzie chyba coś? Nie. I marmuru jest. 20 marmuru, a ja potrzebuję. W sumie zacznijmy może już od razu do schronienia Hermesa. No fajnie. Ja potrzebuję 35 marmuru, 20 ładunku drewna, 2 rzeźb. A tu 8 rzeźb, czyli 10 rzeźb, czyli 10 razy 4, 40 brązu. A ja mam tylko 4 ładunki tutaj. Nie, 3 nawet. Czekajcie, jeszcze jest tak sobie. Ktoś tu może... A nie, to jest jezioro, czyli tutaj nie przypłynie. Sobie tu lata i tu niszczy po prostu. To jest skambak. Skambak z tego krakena. Jak ja mam tutaj ten, muszę cały czas budować i to jest masakryczne. Czekajcie, a cena w ogóle co sprzedaje? Może u nich wszystko będę mógł. No oprócz tego to wszystko, no oprócz marmuru to wszystko mogę kupić, a tak? Czy może tutaj jeszcze trochę poimportujmy i poeksportujmy? Nie wiem, tego runa. Prezentam, super. Tutaj potrzebuję wina, no niestety nie mam. Daj mi niezapłacone. 64 marmuru. A serio, nawet tutaj ten... burzy. Czekajcie. 76 marmuru, tak, 20 płyt marmuru i 35 płyt marmuru. Czy myślę, że to już jest... Tyle jest wystarczająco. Jeszcze weźmy to. OK. Teraz nie. Teraz zróbmy tak. To rozwalmy. Teraz port handlowy cena. I eksportujmy tak. Eksportujmy to. Eksportujmy drewno. Troszkę. 4 i brązu sporo. No i będzie ok. I tutaj tych połowę jeszcze trzeba będzie odbudowywać, bo on będzie chyba. On tak widzę, że po jednym budynku po prostu rozwalam te połowiecze jeżowców. A on ile kosztuje te połowiecze? 65, no też sporo, no. To jest nawet więcej niż jedno równo po prostu. No tutaj sobie ten, wszystko. Ja nie potrzebuję wina. O, prezent, fajnie. Tutaj nawet nie ma miejsca. No buduj koleś, czemu nie budujesz? 7 rzeźb. Rzeźby się robią? Troszkę powoli, tak? Czy w ogóle kogoś potrzeba? A ludzi potrzeba, patrzcie na to. Może więcej zrobię tych tanków po prostu. Będzie lepiej. 40 mieszkańców, mam pewnie spoko. Mi się wydaje, że za dużo tego normu to nakopiłem, ale okej. Okay.
A ile potrzebowałem? Brązu, 14 brązu, tylko mam. Za mało tego brązu mam. Dobra, kurde, koniec z tym drewnem, po co mi to drewno? Potrzebam jeszcze tyle. Tam raczej jeżowców. Przyjmij. Ta, ten ukończona, to jest super. Ale no to wybacz się znane osoby. To może już przestajemy eksportować. Może znowu do mnie, nie, nie do mnie wszystko. Później, pauza, ale i magazyn zróbmy. Tutaj nie będzie. Już fajnie będzie to świątynia wyglądać. Zmieniłem za dużo marmuru i za dużo tego. Ale co tam. Też brąz będzie mi jeszcze potrzebny, bo będę musiał zbudować te cztery. 6 rzeźb musiał mieć, tak. I jeszcze będziemy musieli odbudować sobie finanse, bo mam słabe. Niestety. Walory statyczne? No chyba was. Czekajcie, może zróbmy tak. Pomnik szczęścia. Pomnik jest większy. Pomnik kolonistów. Teraz. Aha. Czyli. Dzięki wielkie. Zostało mi zburzone, skubane. Powiedzcie, że zostanie chyba sobie gotowy. Super. Teraz jeszcze czekamy na... Na co czekamy? Zobaczymy, ile jest brąz, drewna. Boże, marmuru za dużo wyeksportowałem. Drewna tak samo. Brąz, ile jest rzeźb? Tu robi jeszcze jedną rzeźbę, tak? 117 potrzeba? Czemu tak dużo? Aha, patrzcie. Wiecie, bardzo dużo mi potrzeba na... Na co trzeba? Bardzo dużo potrzeba na świątynię po prostu. 60 potrzebnych, a tu 45. No. Nie pomyślałem o tym. Muszę więcej domków zrobić. Jak będę miał więcej domków, to będę musiał też mieć więcej żywności. No, to będzie takie... Takie fajne. Czekajcie, zróbmy może tu pomnik, ok. I jeszcze co chciałem zrobić? Brązu więcej, bo mi brakuje dwa rzeźby. Potrzeba mi 12 brązu dokładnie. Czyli Opola to góry. Teraz z jej twojej 12 przysłami? Okej. Okay. Okej, okay, zaraza w ogóle. Tak widziałem. To, że to zaraz rzucił. Nie wiem. Chyba Apollo, tak mi się wydaje. Apollo atakuje. Drachman teraz to też za mało. Tutaj dajmy okruczyn. Nie chcę tego tylko. Dajmy myśliwskie. A nie, połowy czołgowców. No, Apollo już poszedł. Rozwali mi parę domów, czyli kątkę. Wandal. Dobra, ile tych rzeźb mamy? Ile mamy rzeźb? 5 rzeźb, jeszcze jednej brakuje. W każdym magazynie inna rzeźba, no nie mogę. Może tutaj zdobyć rzeźby. Tutaj coś jest. Już nie podatkowy zburzył? Nie. Punkt naprawczy, najważniejsza. Najważniejsza budowla w mieście. Że tak powiem. Tak. Marmur, nie mogę eksportować marmuru. Marmur mogę eksportować, serio? To świetne, to przecież teraz kupuję Eleusis.
Kupuję, mam Eusis, tak, super. I to jeszcze jest przecież ten hurtownia, a nie głupi port handlowy. Export marny, to cały mark. Jasne, jest mi potrzebny. Jakie tutaj połowa czesne odbudowuje? I zaraz będzie wszystko okej. Pauzy. I później, o nie. Muszę zrobić ten magazyn, paliwa. Nadwyżka tego runu mam za dużo. Po prostu. Tak. Powietrze i żawce znowu. Czyli. Ja tylko odbudowuję tego. Jest poszli po prostu już, okej. 3000 kasy musiałem dać. Czekajcie. Chcę jeszcze zobaczyć jego. Muszę pokazać jego epicką walkę z Krakenem. Gdzie on jest? Pokażcie go. Idzie do swojego przybytku, a potem walczyć, tak? W ogóle pokazuje, czy jest w mieście, czy nie. Chyba. On już tak mrugnął, czyli poszedł już. Czyli możemy znowu dawać powietrze jeżowców i tutaj sobie walka boss na tratwie. Zobaczcie, jak w ogóle fajnie wygląda. W tym mieście to prawdziwa rozkosz. No, bardzo dziękuję. Przebywanie w tym mieście to prawdziwa rozkosz. W końcu ja go zbudowałem, czy nie? Nie. Miasto. To w ogóle tak fajnie wygląda, taki jednolity kolor. To taka grafika bardzo podobna do tych. Na Heroesów jeszcze tam trójka, chociaż nie wiem, która bardziej tak klimatycznie wygląda. A tutaj patrzcie. A przejdę sobie przez ląd. Tu po piasku. I znowu tratwa, like boss. Budował w sekundę. Wyciągnął z kieszeni. Gorzej jak się minął. Gdzie jest ten Kraken? A tutaj jest. Proszę. Hermes spełnił życzenie. Super. Mam trochę mało ludzi. Brakuje emigracji, potrzebuje trochę więcej niech potrzeba, okej. Okay. Potwór zaatakował miasto. Jeszcze muszę skarbiec sobie podwyżyć. No, szybciej. A tutaj jest nowy lega boss. Między drzewami, góry przepłynąłem. Znaczy, przeszedłem. Rzeki przepłynąłem. I walka. Co on gada? Hej, przyciągnąłeś to tutaj zupełnie sam? No, przyciągnąłeś to tutaj, no. Wkrótce się może dawać to samo. Hej, przyciągnąłeś to tutaj. Ale fajnie, że tak zmieniona jest narracja te wypowiedzi. I pokonał. Potwór został pokonany. No właśnie nie wiem, czy tam jest pomnik. Nie da się z tego zrobić pomnika. Się z tego powodu, z tego. Okej, okay, port handlowy Lemnos, jak chciałem. Czy kto jeszcze ode mnie kupuje Lemnos? Kupuje runę. Synę. Belion też wszyscy runę kupuje. Nice. Lemnos. Sprzedawać runę. Sprzedawać wszystko. Jeżowcy, marmur, oliwa. Runę sprzedawaj. Tak, marmur, tak samo. Cały marmur, sprzedajcie mi z tego. Też może jeszcze dajmy rynek myśliwski. Więcej robotników potrzeba. No, czekaj, dajmy tutaj zdobyć runę. A tutaj dajmy opróżni. Opróżni. Tutaj muszę też zdobyć. Tutaj opróżni. To są takie fajne są komendy. A, jeszcze możemy w sumie usunąć pracownię rzeźb. Na ten czas. Okej.
i co mamy teraz zrobić świątynię, znaczy nie świątynię, tylko uprowadzić skarbiec do stanu 5000. Wiela się pogarsza, czemu? Właśnie na ziemi, nie. Boż, kurde, patrzcie. Skam bugowo, normalnie akurat wszystkie tylko da się mi oddzielił po prostu owce od pasterzy. No, skam bugowo. Czekajcie, ale fajnie się robi maszty, można robić maszty. Dobrze się robić maszty. Co jest to? Co ty wiesz? Aha, no to po prostu drogę trzeba zrobić. Okej, okay, zwolujmy, że też te pasterzy były. Jeszcze szopek pasterzy, postrzegaczy. Ile ich było? Było już 6? Muszę się opiekować z owieczkami. Więcej tych owieczek. Myślę, że ten marnot cały czas sprzedam, to on wystarczy i po prostu opróżni i też wszystko opróżni. W całym mieście nie chcę mieć żadnego marnotu. Tutaj sprzedawać tak jest. Tutaj też sprzedawać. Jedzenia też jest spoko. Ile potrzeba? 66 osób. Idziemy jeszcze może tutaj. Tutaj. Ludzie jeżdżą już za dużo. Ale co, poradzę. Albo nie, w sumie. Czekajcie. Pewnie jest wzrost populacji. Chciałem powiedzieć milion. Dobra, szybko jest 100% i poczekajmy, aż będzie zrówno 1000 osób, bo tak wszystkiego. Takie 3000 to się szybko, to się sprzeda, to będzie tyle, tyle będzie być. Przyjemnie, super. Fajnie, ja dostaję daninę i potem mogę to sprzedawać. Szczęście znowu, bo potem go położę. Służony Kraken został zabity i Tyryns odzyskał wolność. Teraz, gdy miastu został przywrócony spokój, można pomyśleć o założeniu nowej kolonii. Okej, kolejny epizod, nasza kolejna kolonia, już druga. Było tak, że była macierzysta, potem kolonia, macierzysta, kolonia, potem pewnie jeszcze będzie znowu macierzysta i kolonia i potem macierzysta. Tam nie wiem, czy było 8 epizodów albo 7. To nie wiem, pewnie zakończymy na kolonii albo jednej po prostu nie rozbudujemy. Okej, okay, i co miało być? Tak, Lerna. Dziwne, że w Lernie nikt się nie usiedli, wiem, jest to urodzajna, a widzę, że pływa tyle ryb. Dlaczego? Ludzie nie chcą tutaj mieszkać. Efesta, odległa kraina, na skoro królestwa Amazonek, podobno kryje bogate złoża rudy miedzi. Nie, ja chciałem właśnie tą Lernę spróbować, a wcześniej wziąłem to Lemnos, nie wiem dlaczego, ale coś mi chyba się tam spodobało, już nie pamiętam co. To weźmy Lernę. Lerna to piękna i żyzna kraina. Znakomicie nadaje się pod uprawę drzew oliwnych oraz winogron. A jeziora pełne są ryb. Raj na ziemi. No może poza jednym małym, wielogłowym problemem. Potworna hydra okupuje brzegi jeziora, niszcząc wszystko, co się znajdzie na jej drodze. Jedynie twój przyjaciel Herkules jest w stanie pokonać tego potwora. Krąży także pogłoska, że Afrodyta poszukuje bohatera, który odnajdzie dla niej jakieś warzywo lub owoc. Bogów czasami trudno zrozumieć. Miasta i pauza i tylko się może rozejrzmy po mapie, jaka to jest wielka mapka. Nie jest zbyt wielka. Tutaj mamy chyba takie wejście, tutaj takie jeziorko ładne i tam są ryby. I wszystko jest okej. Dobra, odcinek już ma ponad pół godziny, więc sobie go już zakończymy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jak macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, postaram się na wszystkie odpowiedzieć. I jeszcze raz dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć, pa, pa.